Granie akordów na całym gryfie dla wielu gitarzystów wydaje się przytłaczające. W rzeczywistości wcale takie nie jest i nie mam tutaj na myśli przesuwania poprzeczek. Dzisiaj pokażę Ci metodę, którą stosują profesjonalni muzycy, ale na tyle prostą, że bez problemu sobie z nią poradzisz. Zrozumiesz logikę, która za tym stoi oraz dostaniesz ode mnie zadania, które pozwolą utrwalić temat we własnym zakresie. Bierz gitarę w dłoń, zaczynamy! W lekcji wykorzystamy sobie dwa najważniejsze typy akordów, które spotkasz praktycznie wszędzie, czyli trójdźwięk durowy i trójdźwięk molowy. Nie będą to jednak chwyty ogniskowe, które zapewne znasz, lecz zaraz razem zbudujemy je sobie od zera. Uwaga, użyjemy tutaj odrobiny teorii muzyki, ale jeżeli nie jesteś jeszcze na tym etapie, totalnie się nie przejmuj. Dostaniesz przepis, jak poradzić sobie bez niej. Trójdźwięk durowy składa się z dwóch interwałów. Tercji wielkiej i kwinty czystej, gdy liczymy od pierwszego dźwięku, czyli kolejno 4 półtony i 7 półtonów. Można też policzyć dźwięki względem siebie, czyli pierwszy interwał to jest tercja wielka od pierwszego do drugiego, a drugi od drugiego do trzeciego to jest tercja mała, dlatego często możesz się spotkać z dwoma opisami tego akordu. Dla przykładu weźmiemy sobie dźwięk A i spróbujemy od niego zbudować akord durowy, czyli A-dur. Bierzemy A, liczymy 4 półtony, czyli Ice, H, C, cis i od tego 3 półtony. D, dis, e. Akord durowy to A, cis, e. Przenosimy to na gitarę, zaczynamy od pustej struny A i teraz 4 progi wyżej. Ice, H, C, cis, czyli to jest nasz szukany dźwięk i teraz od dźwięku cis 3 progi wyżej. D, dis, e. A, cis, e. Nie będziemy akordu grali na jednej strunie, dlatego spróbujemy przenieść sobie te dźwięki na trzy sąsiednie. Więc A możemy zagrać tutaj, piąty próg na E, cis, czwarty próg na A i E, drugi próg na D. I to, moi drodzy widzowie, jest akord A-dur. Naturalnie nie musimy go grać w jednym miejscu i o tym jest dzisiejsza lekcja, więc spróbujemy sobie zagrać na przykład od struny A. 12, 11, 9, to też jest A, cis, E. 7, 6, 5 od struny D lub 2 i pusta struna od struny G. I to wszystko to jest akord A-dur. Na tym etapie wypadałoby zatrzymać film i na spokojnie przerobić sobie wszystkie 12 trójdźwięków durowych na gryfie gitary. Zdaję sobie sprawę, że głównym problemem, który napotkasz, nie będzie samo budowanie akordu, bo jak widzisz jest to bajecznie proste, ale szybkie szukanie dźwięków na gryfie. Jeżeli chcesz podszkolić się w tym temacie, na mojej stronie internetowej znajdziesz spis treści, gdzie są lekcje teorii muzyki totalnie za darmo. Masz tam całą serię o tym, jak uczyć się dźwięków i jak robić to w skuteczny i przyjemny sposób. Ucząc się tych trójdźwięków, pamiętaj o tym, żeby zapamiętywać dźwięki, z jakich się składają. Czyli docelowo chcemy wiedzieć, że C-dur to jest C-E-G, D-dur defis A, A-dur acis E. Chcemy mieć to od razu w głowie. Myślenie kształtami jest proste, ale na dłuższą metę bardzo mocno ogranicza. Drugi typ akordu, który chciałem pokazać, to trójdźwięk molowy. Jest on bardzo podobny do durowego, ale różni się z środkowym składnikiem. Tam mieliśmy tercję wielką, tercję małą, czyli globalnie rzecz biorąc tercję wielką i kwintę czystą. Natomiast tutaj mamy tercję małą i kwintę czystą, a licząc po kolei tercję małą i tercję wielką, czyli odwrotny układ. Zamiast 4 plus 3 jest 3 plus 4 i Ty już doskonale wiesz, co z tym zrobić. Bierzemy dźwięk A i liczymy 3 półtony. Ice, H, C i od tego 4, cis, D, dis, E. Akord A-mol to A, C, E. Zbudujmy sobie A-mol na gryfie, mamy dźwięk A na piątym progu struny E, 3 progi wyżej, czyli 3 półtony wyżej mamy kolejny dźwięk, czyli Ice, H, C i teraz od tego dźwięku 4 progi wyżej, cis, D, dis, E. Widzisz, czyli A, C, E. Akord A-mol. I teraz na sąsiednich strunach 5, 3, 2. Fajnie byłoby też złapać od każdej kolejnej struny, więc na przykład tutaj 12, 10, 9, 7, 5, 5, 2, 1, pusta struna. To wszystko jest akord A-mol.
Domyślasz się pewnie, co teraz powiem. Otóż trzeba usiąść i przerobić te trójdźwięki molowe na całym gryfie. Zadania do lekcji wraz z odpowiedziami wysyłam moim newsletterem i wrzucam na grupę patronów kanału. Przypominam, że newsletter jest w 100% darmowy, można w każdej chwili się wycofać. Warto w nim być, żeby otrzymywać dodatkowe materiały do lekcji. Skoro już wiesz, jak powstały te kształty i umiesz je złapać na gryfie, czas wziąć się za przyjemne rzeczy, czyli wykorzystanie tego wszystkiego w praktyce. Proponuję zacząć przygodę od jakiegoś prostego czteroakordowca, na przykład refren Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punku. Mamy do zagrania akord F-dur, G-dur, C-dur i A-mol. Zacznijmy sobie od pierwszej pozycji. F-dur możemy złapać tutaj. Trzeci próg struny D to jest F, drugi G to A i pierwszy H to C, czyli F-A-C. To jest akord F-dur. G-dur możemy złapać dwa progi wyżej. Następnie C-dur, na przykład 3 na A, 2 na D, pusta G i A-mol, 5 na E, 3 na A, 2 na D strunie i akompaniujemy. Te akordy możemy znaleźć też w innych miejscach, na przykład drugi próg na G, pierwszy na H i pusta E to jest A-mol, a C-dur to jest 5, 5, 3 na tych samych strunach, więc możemy zagrać tak. Ok, przejdźmy sobie do wyższych pozycji. F-dur może być tutaj, 8, 7, 5. Dwa progi wyżej jest G-dur. C-dur jest 10, 9, 8 od struny D, a A-mol jest 7, 5, 5 od struny D. No i mamy. Możemy też polecieć najwyżej jak się da na akustyku, czyli okolicy 12 progu. F mamy tutaj 10, 10, 8, G dwa progi wyżej. I teraz C możemy zagrać 10, 9, 8 od struny D i A-mol na przykład 12, 10, 9 od struny A. Zatem byłoby. Im więcej utworów rozpracujesz w ten sposób, tym bieglej będziesz się w tym temacie poruszać. Robiąc to regularnie, nauczysz się trójdźwięków na całym gryfie, zapamiętasz ich budowę oraz składniki, a przy okazji poszerzysz repertuar i umiejętności akompaniowania. Ta lekcja nie wyczerpuje tematu grania akordów po całym gryfie i jest zaledwie wprowadzeniem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij sobie w materiały, które teraz pojawiają się po prawej stronie. Jest to doskonałe uzupełnienie tego, o czym opowiedziałem Ci dzisiaj. Wejdź tam, baw się dobrze, trzymaj się ciepło, gitary w dłoń!